jak praktycznie podwoić wasz income ze Złotej Floty, grając z Wielką Brytanią, tego się dowiecie w dzisiejszym odcinku. Anglia pod kolonie. Łapki nabiliście, więc lecimy dalsze 50 lat rozgrywki. A jeżeli interesuje was dalsze 50 lat, zostawcie lajki, 1500 i lecimy z odcinkiem trzecim. Przypomnę, że już mamy kolonię położoną w Karaibach i teraz ją rozwijamy do 10 prowincji, a następnie przechodzimy do podbijania Meksyku. Zresztą claimy już się robią. W międzyczasie, kiedy będziemy podbijali Meksyk, zajmie się kolonizacją Afryki. Zresztą kolonizacja Afryki trochę się różni od kolonizacji Ameryki Północnej i Południowej, więc wam na to zwrócę uwagę w odpowiednim momencie. Poza tym Nikolas, mój wspierający, podpowiedział mi dość fajnego protipa na Anglii i w zasadzie na każdy kraj kolonialny, który wam też pokażę w tej rozgrywce, ale to musicie dalej oglądać odcinek, żeby dowiedzieć się o czymś naprawdę fajnym. Fajnie, ja tutaj miałem znaleźć jakieś złote miasta, a nie cały czas przepierniczać te pieniądze. Jeżeli idzie o dalsze misje angielskie, one nas kierują w tym momencie do podbijania Morza Śródziemnego, ale raczej to oleje. Zajmiemy się tym później. Mój wspierający też zwrócił mi uwagę, że z jego doświadczeń wynika, że lepiej jest mieć na self-governing kolony na początku rozgrywki, bo dostajemy dodatkowego kolonistę, a i też początkowo kolonie mają niskie liberty desire, więc zwiększenie tego aż tak nas nie boli. Więc też tak zrobimy tym razem, a potem zmienimy na crown colony albo cokolwiek w późniejszym etapie rozgrywki. Za pieniądze, które mamy na Anglii, to zamiast budowania churchów, które za chwilę bym kasował, jednak wolę postawić baraki pod manpowera. Nie za dużej ilości, ale będę też tutaj manpowerem devował, więc przyszłościowo i tak nam się to przyda. I rzeczywiście prawdą jest też to, na co mi zwrócono uwagę w komentarzach, że Expel Minorities po prostu nie działa. Nie zmienia się kultura, a zabierany jest nam tylko development, więc to jest trochę słaba opcja w tym momencie do używania. Właśnie, żeby jeszcze kolonia zaczęła kolonizować, to nie trzeba jej wysyłać tych pieniędzy w ten sposób, tylko trzeba ich subsydiować, czyli wysyłać co miesiąc jakieś dochody. Jeden kolonista zazwyczaj kosztuje 2 golda, więc takie 4 na spokojnie możemy wysłać. 30 lat wystarczy na spokojnie. O, w sumie to nawet leci już 2. Narodziny kolonializmu nie mogły być nigdzie indziej, tylko oczywiście u nas. No dobra, jeszcze Portugalia i Iberia mogłaby to zrobić, ale mamy już fuksa za pierwszym razem. Podbijam w regionie Brazylii natywów, żeby zarąbać Portugalii, no, cały region dla nas, bo będziemy mieli za chwilę 5 prowincji. W międzyczasie kolonizujemy Brazylię, biorę się za wojnę. W tym regionie Fundżu raczej nie będę wzywał osobno, on i tak jest na tyle mały. Ach, prawie byśmy go zjedli. Dobra, to jednak go wzywam osobno. Przed chwilą miał poniżej 50%. Najwidoczniej się rozrósł. A też trzeba zacząć wbijać się w Afrykę, bo Afryka jest mega bogatym regionem. Już dużo, chciałem powiedzieć, Afryki Północnej, Ameryki Północnej odkryliśmy. Całkiem nieźle się to prezentuje. No i Hugo, Burgundia wpadła pod Austrię, bo raczej moja Francja nie wypowie teraz wojny o Unię. No i zdarza się to czasem. Będziemy mieli bardzo potężną Austrię, albo nawet To dla nas to jest dobrze, żeby teraz zaatakować cesarza. Czy my mamy z nim sojusz? Jak wydarzy się event burgundzki, w którym Burgundia dostanie się pod Unię pod Austrią, jest spora szansa, że za chwilę Austria zinherytuje całą Burgundię. Mocno bym się wtedy zastanowił, czy nie wypuścić wtedy na wasala Burgundii po jej zniknięciu i nie odbić tych wszystkich terytoriów na Reconquestie. Jakim cudem Mali zostało podbite? Swoją drogą, widzicie te chore eventy, jakie Mali będzie miało na zbliżającym się patchu DLC, w kolejnym rozszerzeniu? No i udało się stworzyć wielką cytrynkę brazylijską, no to teraz Portugalia będzie sobie psuła relacje z papieżem. Tak, bo to jest jedna z rzeczy, o których też wam zapomniałem powiedzieć, że w momencie, kiedy kraj katolicki kolonizuje w tym regionie, to nie tylko psuje sobie relacje z nami, ale też i z papieżem. Przez co jest spora szansa, że dostanie ekskomunikę. I wydarzyło się to, o czym mówiłem. Poszedł inherit Burgundii. To oznacza, że przydałaby nam się wojna z Austrią. Przy 1658 zaczynają znikać kory, z tego 558 to już niedługo, to znaczy, że to już trzeba się szykować na tą wojnę. Zdobycie na Unię Personalną Austrii jest raczej graniczy z cudem i nawet moje cheaty na Unię Personalne tutaj nie zadziałają, więc raczej zacznę powoli teraz wykorzystywać Trusta, żeby odzyskać manpower, brać dodatkowe dukaty czy coś i zrywamy sojusz z Austrią, będę chciał Burgundię odbić. Teraz, kto nie lubi Austrii, Dania i Osman?
Osman, mój nowy najlepszy przyjacielu. Biorę się też już za kolonizację tutaj wybrzeża Afryki. Akurat Ivory Coast jest super dla nas ważne i dla naszego handlu, bo zobaczcie, ile tutaj go spływa. Praktycznie wszystko z Indii leci do Ivory Coast i ważne jest to, żeby jak najwięcej leciało tam, gdzie my chcemy, więc musimy mieć wszystko stąd dla nas. Podczas kolonizacji Afryki najlepiej jest sobie zmienić politykę kolonialną na asymilację. Asymilacja działa tak, że za każde 500 populacji w prowincji, którą kolonizujemy, dostajemy bonus do goods produced. Typowa prowincja w Ameryce ma od 500 do 1500 populacji, czasem zdarzają się większe, ale większość jest taka. W Afryce są to znacznie większe liczby, dlatego tutaj opłaca się zmienić tą politykę na ten bonus. W Meksyku zakładam centralne newerki i tutaj taki protip: po tych pierwszych podbojach dobrze jest dać chwilę tej waszej kolonii na ogarnięcie kilku spraw, bo na pewno będzie miała duży unrest z overextensji, więc fajnie jest zostawić tutaj przynajmniej 10 tysięcy wojska do tłumienia buntów. Ja buduję fortece w tych dwóch prowincjach, żeby boty nie przeszły, chociaż teorii też nie powinny przejść, jak jeżeli bym tutaj zbudował fortece, ale to nigdy nie wiadomo, więc sobie tak postawię, walić to. I za niedługi czas skupimy się na dalszych podbojach. Musimy się teraz spieszyć, bo bardzo szybko zaczną te cywilizacje w tym regionie nadrabiać technologię w stosunku do was. Austria wzięła mnie na rywala. Ja z tym miałem 80 punktów trusta, no ale już trudno. I tak chciałem zerwać z nią sojusz, a zapominałem cały czas o tym, więc jest mi to jak najbardziej na rękę. I myślę, że w najbliższym czasie zacznę się szykować właśnie do wojny z Austrią, bo nie mam za bardzo innego wyboru. Osman... Może jeszcze jakiegoś insulta wyślijmy tej Austrii. Ale to jest po prostu zawsze duży problem, kiedy się gra państwami kolonialnymi, że ma się wszędzie po planszy porozwalane wojsko. Dlatego ja lubię brać jako kolejne idee, najpierw wezmę ilościowe, żeby mieć duże ilości wojska, bardzo duże ilości wojska, żebym nie musiał go przewozić. O, bunty, któż by się ich spodziewał? O tak, na to liczyłem. Zawarłem też Royal Mariaż z Danią. 27-letni władca bez Eira, ale zawsze coś. Jako kolejne idee ja bym rozważał tak naprawdę 4. Religijne, humanistyczne, ilościowe albo dyplomatyczne. Wszystko zależy od tego, jakie macie podejście do waszej rozgrywki. Jeżeli wkurza was przenoszenie wojska w różne regiony, poszedłbym w ilościowe. Jeżeli chcecie mieć mega stabilny kraj i jeszcze dodatkowy bonus Native Assimilation plus 50%, humanistyczne będą super. Chcecie szybko podbić zbliżającymi się krokami przecież Indie za chwilę. Religijne i nawracanie będą równie bardzo dobre, tym bardziej jeżeli planujecie się zmienić na przykład na anglikanizm. Dyplomatyczne również do podbojów i do zarządzania dużą ilością waszych subjectów, bo przecież ta ilość wam właśnie rośnie i to bardzo. A dodatkowi dyplomaci tańsze prowincje zawsze się przydadzą. Ja tak jak mówię, bardzo mnie wkurza przenoszenie wojska, więc lecę w ilość wojska w pierwszej kolejności. Stało się. Przewiozłem wojska i lecimy z podbojem Madrytu dla nas, bo naprawdę będzie nam potrzebny w najchodzących czasach. No i stało się. Reformacja protestancka. I w sumie protestantyzm jest całkiem niezły na Anglię. Zresztą na Anglię jest dobry i protestantyzm, i kalwinizm, i anglikanizm. Bo to wszystko zależy, co chcecie. Ja pójdę w anglikanizm, chyba dość rzadko się pojawia na YouTubach, więc chętnie wam pokażę zalety tej religii. Chyba żeby w prawosławie pójść, Anglią. Pamiętacie, jak mówiłem, że tutaj będzie trochę buntów? No trochę ich jest. Ładnie nam tutaj idzie ta cała kolonizacja. Zobaczcie, Ivory Coast dodane. I powiem wam szczerze, że też nawróciłem sporo prowincji z tego regionu. I teraz wszystko dodałem do Trade Company. W sumie nawet możemy już zacząć budować to Trade Company w tym regionie. Zaczynamy od bonusu do Goods Produce. Następnie stawiam do Local Production Efficiency. I nic więcej, bo nic więcej się nie opłaca. Z tej wojny z Hiszpanią biorę następujące prowincje, które są częścią jednego regionu. Będę chciał tutaj przenieść stolicę w przyszłości. Bierzemy też Avilę Madryt. Chociaż czekajcie, czy tak patrzę. Nie, to będzie najniższa, agresywna ekspansja. Madryt dlatego, że chcę rozwijać w tym miejscu El Escorial. Tylko musimy jeszcze zmienić kulturę. Możemy też już stworzyć Wielką Brytanię dyplomatycznie.
i tak chcemy to zrobić, i tak chcę przyjąć ideę i ambicje Wielkiej Brytanii. Dochodzą nam kolejne misje, zobaczcie jak drzewko nam urosło. Idee brytyjskie są znacznie lepsze od naszych, dostajemy Global Settler, tańszą technologię, Goods Produce Modifier plus 20%, wow! Imperium Osmańskie nam pomoże, atakujemy Austrię, będę chciał którąś z tych prowincji burgundzkich. Tak, to może być ciekawa wojna. Austria jest naprawdę potężna i można powiedzieć, że to jest starcie potęg światowych, bo to B2 właśnie się bije. W sumie to top 3. Akurat ta wojna też raczej nie będzie długa, bo potrzebujemy jednej prowincji, nie więcej. A więc też za bardzo nie będę wam pokazywał. W sumie dorekrutuję trochę artylerii do Afryki i będziemy zaraz Konga atakowali. Osman sobie daje radę bez większego Co? Ej, kiedy zintegrował Węgry? Kilka niepotrzebnych bitew, no ale na szczęście wygranych. I w zasadzie już mogę mieć tą prowincję, więc na pewno chcę jeszcze wojnę, reparacje i pieniążki. Ale może i nawet więcej pieniążków. No i pięknie, zadłużamy Austriaków, ale wojna wyrównana. Tym razem, kolejnym razem ich zaoramy. Na pewno. Ale warto było, ja pierdzielę, ile to jest claimów. Po tej wojnie z Austrią w sumie przewieźmy wojsko na chwilę do Afryki, podbijemy dalsze prowincje w tym regionie i potem kolejna wojna z Austriakami będzie. Meksyk też już prawie wszystko okorował, ale jest znacznie stabilniejszy po tej czyszczce, która tutaj miała miejsce jakiś czas temu. Teraz podbijamy dalszą część centralnej Afryki. W dawnej stolicy Lyonu zmieniam kulturę na kastylijską. Bambuk, więcej złota. Gdzie to jest? Tutaj. Fajnie. Dla świętego spokoju podbijmy Benin w tym regionie. Akurat to są ostatnie prowincje z Ivory Coast. O, widzę, że parę manufaktur mogę dobudować z 11 technologią, więc jak najbardziej to robię. Dużo tych manufaktur. Czekajcie, jakim cudem ja mam trzy te takie decyzje? Kojarzę jedną, max dwie, ale trzy? Easy wojna, ale dzięki temu stajemy się Imperium Brytyjskim. No przynajmniej na chwilę. W sumie teraz potrzebuję zebrać troszeczkę punktów administracyjnych, więc zajmiemy się dalszym podbijaniem kolonii. Klejmy się robią, wojska na miejscu, rozpocznijmy duże podboje. Po kolei będziemy atakowali każdy kraj. O, nawet fajnie, że nam się to połączy. Denupe trade. O, sounds like great deal, czemużby nie? Tak z ciekawości wypowiedziałem właśnie bardzo dużą wojnę. No niby teraz walczę, no prawie ze wszystkimi. Royal Navy versus Kajaki. Gdzie te duże azteckie armie? Wszystkie pokonane. No i pięknie, 2 lata, wszystkie wojny pokończone. Oj, trzeba dalej klejmy porobić. Nie, no kiedy Osman zaatakował Austriaka? No nie! Ach, no dobra, no to my atakujemy od drugiej strony, tylko muszę wojsko dowieść. Dobra, 17 tysięcy zostawię już tutaj do tłumienia buntów, bo mi się tym zajmować przynajmniej na ten moment nie chcę. I ustawmy, niech sobie tutaj łazi i to tłumi. No i mamy 13 kolonii, North Nicholas i też self-governing kolonia, której zaraz wyślę subsydia, żeby tutaj dalej kolonizowała. A my lecimy na Reconquest Cassius Belli, wojnę z Austrią. Czemu tu zawsze tak samo wygląda? Bunty, jeszcze raz bunty. WTF? Co tu się wydarzyło? Jak to się wypuściło? Zobaczcie, Austria wciąż ma wojnę z Osmanem, a tu wolne Węgry. A co to za najemnicy dachomejskie Amazonki? Osman, kończ tą wojnę, bo już nie mogę. Jakby tu powiedzieć, cesarz został totalnie raczej zaorany w tych wojnach. Muszę też chwilę się wstrzymać z dalszymi podbojami, bo zobaczcie, overextensja jest jeszcze bardzo duża. I w sumie dlatego mam takie tu bunty. No i super, idee ilościowe zakończone. Ciekawie, kiedy mi się pojawi kościół anglikański. Husycyzm? Husycka Anglia? A to walony Osman ustanowił mnie rywalem po tej wojnie. Masakra, jak to wygląda? 1000-1000. No, całkiem mało biorę. Dużo agresywnej ekspansji. No niech będzie na Return Corn 40 punktów. Bardzo fajnie. Ale musimy brać w pierwszej kolejności te prowincje północne, bo krócej mamy kory na tych prowincjach. One tutaj są jeszcze do... Co? 691? Co? O,
przedłużyły się? Wiem, że jest przedłużenie co wojnę, na czas wojny, ale... Dobra, to może jakieś są różne te kory. No, dużo ich mamy, w każdym bądź razie jeszcze. A te są dla nas najważniejsze, żeby mieć jak największe wpływy w English Channel. I w sumie zrobiłem misję Monopola East Channel, co jest wyjebiste. No i w sumie też możemy zrobić tą misję dalszą. Settle America też mamy zrobione. Karaiby już od dawna skolonizowane. 13 kolonii, ho ho ho. 15 prowincji w tym regionie muszę mieć. No to się zaraz zacznie tu podbijać. A my tymczasem atakujemy Portugalię. Zerwałem sojusz, mamy ekskomunikę. Wzywam nawet Danię do pomocy. A czemu ci pomogą? Od kiedy mają sojusz z Austrią? No nic, trudno. To wracamy do okupacji Austrii once again. Once more. Mogę tak robić, Wiedeń upadł. No to niech Austria płaci. A teraz czas dokończyć naszych iberyjskich sąsiadów. Muszę pamiętać, żeby po tej wojnie zacząć ulepszać ten monument. Od Hiszpanii też pieniądze, ale Hiszpania będzie naszym celem za 5 lat. I od Portugalii bierzemy prowincję z ekskomuniki i jedną w Indiach. Wreszcie tu jesteśmy. W sumie tak niedaleko od tej super ważnej dla nas. W sumie Karaiby są praktycznie całe skolonizowane, to zmieńmy typ kolonii Nowej Gordonii na Private Enterprises, żeby nam jeszcze większy income przynosiła. Zapomniałem, że mi się zwiększył force limit, a co za tym idzie, mogę sobie pozwolić na znacznie większą armię, którą też będę rekrutował z 25 tysięcy w tym regionie. Czemu to mi się jakoś tak dziwnie robi, nieważne. I będziemy dalej podbijali. I super, odpalił nam się anglikanizm i tak jak mówiłem, przyjmę go sobie, bo rzadko są odcinki z tego, więc będę miał tą religię. Żeby anglikanizm zaszedł, musimy mieć stolicę w regionie Wysp Brytyjskich, musi minąć 15 lat od spawnu protestantyzmu i nie możemy być obrońcą wiary, a ja tutaj trochę skrewiłem, bo przez 20 lat byłem właśnie tym obrońcą wiary. Ach, masakra totalna. No ale przyjmuję anglikanizm, no błędy można popełniać. No i super, przyjmuję obrońcę wiary i jak najszybciej lecimy, gdzie najpierw nawracam te prowincje, które mają jak największy wpływ na jedność religijną. Po spawnie anglikanizmu mogę wreszcie przenieść stolicę do regionu iberyjskiego, co jest potrzebne do moich planów. Anglikanizm nie jest jakąś super mocną religią, ale zawsze zmniejszone koszty dewa o 10% oraz zwiększony przypływ innowacyjności o 50%. Dzisiaj to już nie jest aż takie mocne jak kiedyś, ale jest fajne. Dodatkowo mamy decyzje, które dają nam pieniądze, dają nam markantylizm, czyli wszystko to, co jest potrzebne do budowania potężnego imperium handlowo-produkcyjnego. Czy my nie powinniśmy mieć centrum nawracania anglikanizmu? Czy źle pamiętam? Zawiązały się koalicje religijne. Jeszcze nie zdecydowałem, czy do jakiejś dołączę. Jako, że zamierzam troszeczkę pograć pod Treasure Fleet, czyli floty złota, też postaram się wam wytłumaczyć, jak to działa, bo wiele osób ma z tym problemy. Nasze kolonie mają dużo prowincji ze złotem i to nie działa tak, że jest to nam jakoś bezpośrednio przekazywane, ale płynie to złoto według szlaków handlowych, w tym wypadku z Meksyku przez Karaiby do English Channel, gdzie zbieramy to złoto. W tym wypadku centralne newerki we wrześniu 57 dostarczą nam 384 golda bazowo. Wielkość złota w transporcie zależy od ilości kopalni. Im więcej kopalni, tym będzie większa liczba dostarczanego złota. Ale to nie wszystko. Zauważcie, że teraz dewuję prowincję ze złotem i to spowodowało, że tą samą ilość złota dostaniemy pół roku wcześniej, bo w marcu, a nie we wrześniu. Kiedy dopłynie do was transport ze złotem, dostajecie je bezpośrednio, zwiększa to waszą inflację, a cały transport może być zwiększony właśnie przez modyfikator zwiększający income z floty. Zobaczcie. El Escorial daje nam te 20% i też on nam się tutaj pojawia. Na minus może zadziałać tak naprawdę tylko modyfikator wynikający z piracenia na przykład English Channel czy też Karaibów. Każdego trade regionu, który pokonuje wasza flota ze złotem. Piracenia jest to opcja dostępna w misjach, privateers się nazywa. No dobra, mam kapa punktów administracyjnych, więc niestety teraz mnie czeka bardzo przykry moment odpinania prowincji z kulturą angielską, bo chcę, żeby naszą dominującą kulturą stała się kultura kastylijska, ale nie portugalska. Cyk, kultura kastylijska staje się naszą główną i przez to zmienia nam się dostępna doktryna morska. Wcześniej mieliśmy tutaj Wooden Wall, dostępny dla kultur angielskich albo dla całej tego regionu Wysp Brytyjskich, a dostaliśmy teraz Treasure Fleet Income plus 50%. Kolejna sprawa to trzecia reforma
government. W momencie, kiedy posiadacie stolicę w regionie iberyjskim na wybrzeżu, pojawia wam się taka reforma Council of the Indies, która daje wam dodatkowe 20% do Treasure Fleet. Powoduje to, że łącznie dostajemy plus 90% do Treasure Fleet Income. Potężny modyfikator. Było 380, coś tam jest 608 golda. Tu było 120 i jest 190. A teraz dodajemy z powrotem po kolei powolne state'y. Bardzo dużo to kosztuje punktów administracyjnych, no ale że nie robimy World Conquesta, to nie muszę się też tym za bardzo przejmować. Jeszcze się upewniam, że nasz main trade node nie jest przeniesiony, tak, znajduje się w English Channel, więc jest wszystko w porządku.